Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z takim codziennym makijażem. Ja się niedawno obudziłam, piję sobie kawkę, słuchajcie, z rana i postanowiłam, że nagram po prostu taki dzienny makijaż do pracy. Dawno nie było żadnych makijaży, więc postanowiłam, że to dzisiaj nagram. Powiem Wam, że jestem zaspana, jak nie wiem. Mam nadzieję, że mi kawa pomoże. Także tak, ale muszę się zbierać, bo już nie tylko mam pierwszą klientkę, więc trzeba coś ze sobą zrobić. Dobra, to sobie zaczniemy. Makijaż dzienny, słuchajcie, może kogoś natchnę tym makijażem, może nie. Używam tutaj bazy rozświetlającej. Tak, aby ta skóra mi się ładnie lśniła. A w ogóle nie wiem, czy mnie, jak mnie nie obserwujecie na Instagramie, to pewnie nie wiecie nawet, bo sobie zrobiłam, słuchajcie, kolczyka w nosie. I na razie jest to taki malutki kryształek, ale nie wiem jeszcze, co będę chciała sobie zakładać, czy to będzie kółeczko, czy to będzie właśnie taki, może sobie tego diamenta kupię. Diamenta, także ten, ale zobaczcie, jak ta baza pięknie rozświetla. To jest baza koreańska VDL. Cudowna. Moimi podkładami dzisiaj będzie mix. Będzie mix tutaj Infallible L'Oreal. Ten jest taki bardzo jasny. I wezmę Pierre René Skin Balance Cover i on jest dość ciemny, także ja obydwa tutaj te podkłady sobie mieszam, tak żeby otrzymać jakby mój kolor. Mniej więcej właśnie tak pół na pół. I rozprowadzam pędzlem. Także taka, słuchajcie, baza właśnie na dzień. Tak, żeby przykryć jakieś niedoskonałości, ale żeby się coś jednak działo, żebym się ze sobą lepiej też czuła. Powiem Wam, że jak były te takie upały, no to w ogóle się nie malowałam praktycznie, bo to się wszystko po prostu na koniec dnia spływało. Także ja sobie tak tutaj wklepuję. Tutaj chyba potrzebuję większego covera na ten policzek. Ale podoba mi się ten efekt na buzi tego rozświetlenia i to jest właśnie dzięki tej bazie. Ta baza tak mocno przebija, daje taką naturalną, piękną skórę, że jestem zakochana. Korektor to jest Bell Soft Stick. I dużo go nie nakładam, dosłownie tylko tutaj, tak aby rozświetlić sobie kąciki wewnętrzne. Na co dzień to tak raczej tego korektora staram się dużo nie używać, bo on później i tak się, wiecie, gdzieś tam zbiera czy coś. Raczej właśnie tak naturalnie, neutralnie. Powiem Wam, że makijaż ten, który dzisiaj chcę zrobić, to będzie taki efekt wow, ale bez nie wiadomo ilu produktów. I właśnie często o to chodzi, nie? W makijażu, żeby dobrze wyglądać, ale żeby się nie narobić. Puder, tutaj biorę też puder właśnie koreański, czy tam japoński, Can Make. I wszystko sobie pudruję, całą buźkę. Może najpierw zacznę tutaj koło oczu. Przejdę do bronzera. Biorę sobie tutaj puder Fenty Beauty Hazelnut. I to jest tak naprawdę puder, ale on jest na tyle ciemny, że może służyć jako bronzer. I zobaczcie, tutaj jest go tak dużo. Jak sobie kupicie właśnie taki puder dla ciemnoskórych, to może Wam służyć jako bronzer i możecie go mieć na zawsze, dosłownie.
bardzo jest go tutaj dużo. Ten hazelnut to jest taki właśnie kolor pomarańczowy, bardzo ciepły. I także ja sobie tak ocieplam tą buźkę. Słuchajcie, co jeszcze robię z tym bronzerem? Biorę go na taki pędzelek puchaty i tutaj tak od nosa, tak jakbym konturowała nos, konturuję sobie też moje powieki. Tak, aby nadać im właśnie konturu, kształtu, zaznaczyć je, ale nie przemalować, bo jakoś nie mam dzisiaj ochoty na nie wiadomo jakie cienie. No i właśnie tak na co dzień raczej nie stawiam na te cienie, chyba że jest to coś bardzo delikatnego i szybkiego. I tak samo zaznaczam dolną powiekę, tak aby nie było tak łyso. No i to jest dosłownie, jak widzicie, bronzer, to jest jeden cień. Czyli tak naprawdę ja nie, tutaj nie robię nie wiadomo jakich cieni, tylko bardziej konturuję, tak samo jak konturowałam tym samym kolorem policzki i twarz. Tak samo właśnie tutaj, chociaż nie wiem, może powinnam coś dodać. Otwórzmy tutaj moją szufladę, wezmę sobie może... Mam tutaj taki zestaw cieni z firmy, kupiłam, dostałam te cienie z Yes Style, to jest, nie wiem dokładnie, Made in Korea Diamond Glint, poszukajcie sobie, jak wygląda opakowanie i tutaj mamy takie przepiękne brokatowe cienie, tak to wygląda. Także coś tutaj nałożę, może wezmę ten tutaj, taki, on tak połyskuje trochę na różowo. Powinnam chyba je palcem nakładać najlepiej. Tak, najlepiej palcem. O, od razu jest. I tak wklepuję, tylko to jest taki delikatny, słuchajcie, brokat, to jest taki top coat, ewentualnie na cień, bądź na samą czystą skórę, jeżeli lubimy takie delikatne. No, coś się przynajmniej dzieje. Nie jest ta powieka taka, wiecie, łysa. Kącik wewnętrzny też rozświetlę. No i coś takiego delikatnego może być. Wielce się nie ścieram. Przejdę sobie do różu. Wezmę sobie Nars Orgasm. Przepiękny, przepiękny róż, rozświetlający na złoto. A jeśli chodzi o mój rozświetlacz, to wezmę Benefit Dandelion. To jest taki bardzo codzienny, słuchajcie, rozświetlacz, który daje efekt mokrej skóry. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Tutaj trochę też na łobrowy. Troszkę tutaj czubek nosa. Znaczy tutaj załamanie tego nosa. Tak to wygląda. No i teraz maskara. Maskara Miss Sporty Studio Lash 3D Volume. To jest świetna maskara. Tutaj w Anglii ich nie ma niestety. W Polsce one chyba jeszcze są. Tutaj są one wycofane. Ja je uwielbiam. Ja ją uwielbiam, tą maskarę, bo ona tak wydłuża i tak rozczesuje te rzęsy. Chociaż ja sobie założę dzisiaj sztuczne rzęsy, bo mam ochotę. Ale ta maskara to jest mistrz, a ja już się pobrudziłam. Rzęsy, jakie będę używała, to takie jakieś kocie oko. Nie wiem, skąd je mam, słuchajcie. Ale słuchajcie, hit. Zauważyłam podczas malowania, że mam tutaj bardzo krótkie rzęsy. Wiecie, co ja zrobiłam parę dni temu? Miałam właśnie te rzęsy na sobie i one były takie strasznie grube. Takie strasznie grube. Ja je chciałam trochę przerzedzić.
No i że już je miałam na oczach, to zaczęłam je podcinać. I myślałam, że podcinam tylko i wyłącznie sztuczne rzęsy, a się okazało, że ucięłam swoje rzęsy. LOL! Dobrze, że tylko w tym oku. To oko jest ok, ale po prostu jestem mistrz. Nigdy tego nie róbcie, nie powtarzajcie mojego błędu. Nigdy nie przycinajcie rzęs już, które macie na oczach, bo będziecie, skończycie jak ja. Masakra. Dobra, ja się zajmę brwiami. Powiem wam, że już mi pomału schodzi moja laminacja, którą sobie zrobiłam. Jeszcze gdzieś tam się trzyma, ale już chyba będę musiała sobie zrobić na dniach. Powiem, że uwielbiam ten zabieg, dlatego że no, brwi wyglądają na o wiele gęściejsze i takie bardziej ułożone. Mi się podoba to. Ja sobie wezmę Brow Micro Filling Pen Benefit. I to jest właśnie taki pisak, którymi domalowujemy włoski. Także ja tak delikatnie tylko sobie zagęszczę te brwi. One naprawdę dobrze wyglądają takie, jakie są, ale właśnie tutaj czasami z góry mi brakuje tych brwi, tych włosków. Także tylko tak delikatnie jeszcze je tylko muszę wyczesać. I właśnie ostatnio taki look lubię. Zobaczcie, one wyglądają tak mega naturalnie. Jest minimalna różnica, po prostu są bardziej zagęszczone. No, ale zobaczcie, jak fajnie wyglądają. I jeszcze sobie wezmę żel Gimme Brow, szósteczkę. Już mi też henna zeszła, muszę je zrobić sobie, te brwi. Także szósteczka z Benefit, wyczesuję te brwi. O, a czystą szczoteczką tylko tutaj sobie je ułożę, bo nie lubię mieć, mogę je mieć takie, wiecie, bushy, jak to się mówi, ale ja za bardzo tego efektu bushy nie lubię, ale za to lubię ten efekt, taki ala, to jest taka ala, taki microblending, nie? Właśnie to nam daje laminacja dziewczyny i to jest po prostu świetne. Ja już mam swoje brwi, to już jest szósty tydzień, także mogę spokojnie już je zacząć robić, bo laminacja się robi między 6 a 8 właśnie tygodni. Widzę, że jeszcze mi się delikatnie trzyma, ale już to nie jest to, co na początku, że one tak mega sterczą. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają te brwi. Dobra, ja sobie przykleję teraz rzęski. No teraz już w ogóle muszę przyklejać, dlatego że jak moje są takie obcięte, to wstyd się pokazać na mieście. No i zobaczcie, i one i tak są jeszcze duże, te rzęsy. One były tak ogromne. Szczególnie właśnie tutaj na końcach, że mówię, a to ja tylko takie zrobię, wispy, tak sobie gdzieniegdzie je poprzycinałam, no to tak poprzycinałam. To tak poprzycinałam, słuchajcie, że już... Że już mi się gadać nie chce. No ale rzęsy muszą być. No. Tak, żeby się ze sobą dobrze czuć w pracy i przez cały dzień. Jak się idzie na zakupy czy coś. I tak wygląda oczko. Bardzo ładnie. No. To teraz usta. Tak naprawdę mi tylko zostały. Kolczyka muszę sobie przemyć. Przeważnie to robię właśnie patyczkiem. Tak delikatnie. Usta to jest, co to jest? Beauty UK. To jest numer 2. No co to nie wyłazi? O, no i złamałam. Ja to taka dzika jestem, słuchajcie. Te usta sobie wypełniam tą konturówką. Tak wyglądają.
W ogóle nagrywam przy naturalnym świetle. Także to wszystko tutaj jest takie, tak jak widzicie w kamerze, tak to wygląda. I biorę pomadkę Fenty Beauty. Uwielbiam tą pomadkę. To jest kolor Quartz Candy. I to jest taka przezroczysta pomadka, która daje tylko i wyłącznie poświatę. I ona daje tą poświatę takiego różu, takiego błyszczyka. A to jest taki bardziej balsam. I ona wygląda świetnie sama, ale też super wygląda właśnie na konturówce bądź matowej pomadce. Zobaczcie, jak się pięknie mieni. Dobra. Także tak wygląda mój dzisiejszy make-up. Ja sobie go utrwalę tutaj Urban Decay sprayem, żeby mi się trzymał przez cały dzień. No i kochani, to by było tyle. Tak się prezentuję. Mam nadzieję, że Wam się podoba. To Get Ready With Me. No i widzimy się już niebawem. Pozdrawiam.